Siemano, ostatni odcinek z oceniania karier przyjął się dość dobrze, w sensie inaczej, rewelacyjnie, serio, przyjął się zarąbiście, więc stwierdziłem, że no musimy nagrać kolejny odcinek z oceniania karier, więc nie przedłużam, oczywiście mamy trzy kategorie, realizm, postęp, no i sukcesy, realizm tylko i wyłącznie transferowy, przechodzimy do oceniania. Widzowie, sprzedałem się, ale nie byle komu, bo nowym sponsorem na tym kanale, a właściwie pierwszym sponsorem na naszym kanale jest Instant Gaming, strona, która naprawdę pozwala na wiele. A na co? Tutaj kupicie wszelakie gry od FC24 po Ghost of Tsushima, a nawet możecie na FC25 zaoszczędzić. No i naprawdę kupicie je w bardzo, bardzo dobrej cenie. No a w opisie oczywiście macie mój reflink, z którego możecie korzystać, żeby wesprzeć nasz kanał. No zresztą zobaczcie sami, ceny są tutaj naprawdę atrakcyjne i sports FC24. Jeżeli jeszcze tego nie macie, 77 zł z 300 zł, które widnieją na Steamie, także naprawdę bardzo dobra cena. No i oczywiście FC24 to nie wszystko, Elden Ringa kupicie prawie za połowę ceny, Assetto Corsa minus 88%, znajdziecie tutaj F1 Managera, Ghost of Tsushima, naprawdę sporo gierek, wszystkie w dobrej cenie na Instant Gaming. A więc jeżeli chcecie wesprzeć nasz kanał, kanał Birutek, no to oczywiście wbijajcie w opisie, macie mój reflink, jeżeli w niego klikniecie, to już jest wsparcie. A jeżeli kupicie z niego grę, to już jest podwójne wsparcie. No oczywiście gry to nie wszystko, no bo znajdziecie na Instant Gaming też pointsy, FC pointsy za 1/4 ceny możecie kupić wiele pointsów, także to jest bardzo fajna cena, no skoro FC nas oszukuje, skamuje z tymi pointsami, to chociaż zaoszczędźmy na Instant Gaming. No i generalnie bardzo dobrym dealem są też karty podarunkowe, no i właśnie w ten sposób możecie taniej kupić pre-order do FC25. Macie karty na PlayStation, macie karty na Xboxa, wszystkie na fajnych promocjach, także oczywiście polecam jeszcze raz korzystać z mojego reflinka, link w opisie. Pierwsza kariera to kariera Szuliego, no i tutaj mamy karierę Ajaxem Amsterdam. Macie proszę bardzo skład, to jest prawdopodobnie skład gdzieś tam z połowy sezonu, bądź coś takiego, w każdym razie jest skład z pierwszego sezonu, no i z nowych twarzy to chyba nie ma nikogo. Ławeczka trochę słaba, chociaż w sumie na ławce są nowe twarze, więc no w sumie tacy młodziacy, jacyś kupieni, myślę, że nawet okej. No właśnie, i tutaj transfery, czyli jednak są nowe twarze, ale to są zawodnicy średni, typu właśnie Tavares, Aspria, Vandenberg czy Loader, i to mi się podoba, małe transfery. Ajax lubi bazować na mniejszych ruchach i właśnie tych zawodników wybijać. Następnie, proszę bardzo, Liga Europy odpadli w 1/16, dosyć szybko, no ale trafili na PSG, więc było ciężko. No a tutaj Liga i Puchar, drugie miejsce, do tego jak widzicie runda druga w Pucharze, więc no bez żadnych większych sukcesów, szkoda. No i statystyki, Brobey, Berghaus, Bergwijn, no i Van den Bommel naprawdę dobrze, no i lecimy do drugiego sezonu. Drugi sezon, skład początkowy, mamy m.in. na SPO jakiegoś Vlapa. No i z nowych twarzy w podstawie to tyle, ale na ławeczce rozwijają się Loader, Aspria, Jansen, czy nawet Rozier na bramce, chyba też nowy gracz. No i właśnie, transfery, to jest ten Vlap, to jest Rozier, to jest Spielers, João Neves, a także powrót Klasena. No i ten João Neves dość nierealistyczny, uważam, dość bardzo nierealistyczny, bym powiedział. No tutaj myślę, że akurat to jest, no, zły transfer, jeżeli chodzi o realistyczność, realizm, no, ale oczywiście wy macie się bawić dobrze, ja tę karierę oceniam w swój sposób, no i wy się tym nie sugerujcie. No ale udało się wygrać Oranje Becker, czyli generalnie Puchar Holandii w 4-2 z PSV. No i do tego półfinał w Lidze Europy, odpadli z Newcastle, szkoda. Proszę bardzo, Ajax Amsterdam wygrywa także Eredivisie, także spory sukces, no a po prawej widzimy 5-0 z AZ Alkmaar. No i statystyki, niesamowity Brobey, bardzo udany transfer tego Vlapa, no i Loader zaczął fajnie strzelać, także udane transfery. No i Brian Brobey został zawodnikiem sezonu, to jest też spore osiągnięcie. No i tak wyglądał skład końcowy, ten João Neves, no wygląda tutaj fajnie, zawodnicy się mocno porozwijali, brakuje mi sprzedaży. Tego mi brakuje, że nikt stąd nie odszedł kluczowy, więc to jest taka moja uwaga do tego, nierealistyczny transfer João Neves. No a reszta transferów moim zdaniem mega realistyczna, mega fajna. Czy ja nazywałem Rozjera bramkarzem wcześniej? Nie wiem czemu, jest farmą obrońcą. W każdym razie, jak oceniam tą karierę? Kariera krótka, jak widzicie, no bo dwa sezony zaledwie. No i w te dwa sezony półfinał Ligi Europy, Puchar Holandii, Eredivisie i raz Player of the Season. I jak oceniam karierę? Za realizm myślę, że dam tutaj 4. Mogło być lepiej, mogło być gorzej, czemu nie więcej? No bo nie było sprzedaży i ten żałunek nawet trochę się gryje. Postęp za postęp, kurczę blade, Ajax ostatnio jest słabszy, natomiast nie ma tu jakiegoś wielkiego postępu.
No i właśnie się waham. 3, 4, dajmy 3,5. No i jeszcze osiągnięcia. No za osiągnięcia nie mogę dać więcej niż właściwie 2 sezony, tylko dajmy tą 3. Jakby wiecie, to ceny są w sumie bez jakiegoś większego przemyślenia, także 3 za osiągnięcia. Druga kariera to kariera Offiego i zaczynamy, moi drodzy, na szybko od transferów Real Saragossa. No i proszę bardzo, mamy tutaj transfery za maksymalnie 4,8 miliona. Dosyć dużo jak na drugą ligę. To muszę przyznać, że to są naprawdę duże kwoty. Transfer z Almerii, z Ajaxu, z Atletico. Mało realistyczne, ale też nie jakieś ultra nierealistyczne. Także nie jest źle. Są też oczywiście odejścia, także to też jest ważne. No i jak widzicie, pan Paweł Kutas został menadżerem miesiąca w sierpniu 2000. No, chciałem to ograć na poważnie, ale nie mogłem. No nie mogłem. No i La Liga Hypermotion, trzecie miejsce, także będą baraże, no i w tych barażach już od razu mówię, że uda się wyjść. No i tutaj skład końcowy z pierwszego sezonu, dosyć fajnie wygląda ten zespół, ławeczka też w miarę silna, także spoko, transfery widzieliśmy wcześniej, lecimy do drugiego sezonu. W drugim sezonie, no zaczyna się moim zdaniem mocny brak realizmu, bo Zaruri za 20 baniek to jest duża kwota jak na La Ligę, tym bardziej, że oprócz tego, tym bardziej, że to jest Beniaminek, do tego Aguirre za Bala za 15 baniek, Hugo Bueno za 14, Valera za 11, no i sprzedaże, ale sprzedaże bardzo małe, także no tutaj myślę, że to są za duże zakupy, 60 milionów wydane na transfery, a zarobione, no nie wiem, około 5, także no moim zdaniem ta proporcja jest zła, aczkolwiek, no oczywiście to jest tylko moja opinia, grajcie tak jak lubicie, to jest tylko nic nieistotna ocena. Moi drodzy, statystyki, no tutaj Azon się wyróżniał, także go trzeba pochwalić, no i właśnie, koniec sezonu, 15 miejsce w La Lidze, 1-16 finału Copa de España, no jak na takie transfery, jak na 60 baniek wydanych przez Beniaminka w La Liga, to słaby wynik. No i transfery, proszę bardzo, Hlinson odchodzi za 50 baniek do West Hamu, fajnie, że go sprzedał, no ale właśnie, ponownie gigantyczne transfery, jak na klub za Liga, który jest prawie że Beniaminkiem, w sensie rok temu był Beniaminkiem, a nic nie osiągnął, 43 miliony za Glocha, Cameo za 28, Azon sprzedany za 25, okej, okay, git, Nathan kupiony za 25 i Sahrawi za 20 kupiony, duże ruchy, tym bardziej, że tutaj jeszcze, a nie, tutaj sprzedaże, także coś tam zarobił, ale i tak uważam, że transfery za duże, żeby ocenić to realistycznie. No i tutaj siódme miejsce w La Lidze, także miejsce dosyć dobre, będzie Liga Konferencji Europy, no i skład już bardzo mocny. Jak na drugi sezon w La Liga, to jest on przepotężny. No i mam nadzieję, że tutaj dobrze się tutaj Offi bawił, no bo oczywiście to jest najważniejsze. No i transfery, trzeci sezon, Balogan, Martin, Vivian przechodzą do klubu. Tutaj sporo kasy wydane, około 80 milionów tak na pierwszy rzut oka. Serrano widzę, że wszedł w tego deala z Martinem. Sprzedaże też oczywiście są, tutaj myślę, że około 7 milionów zarobione, tak na szybko patrząc. No i proszę bardzo, półfinał Ligi Konferencji Europy odpadli, duże baty, można tak powiedzieć, od Borussii Mönchengladbach. No a w La Lidze szóste miejsce, także jest progres, aczkolwiek myślę, że kibice wymagają lepszych wyników, jak na takie ruchy transferowe. No i ponownie statystyki, Cameo fajnie się rozwija, fajnie gra, Balogun właściwie chyba się mówi, Zaruri, Gloch, Valera też bardzo dobrze, no i ten Sanchez wychowanek chyba coś tam też pograł, więc spoko. No i właśnie skład, gdzie jest ten Sanchez, bo mnie zaciekawił, 81 overall, okej, okay. Nie no, mocny skład, serio mocny, oczywiście są słabsze punkty, formacja nietypowa, bardzo, bardzo ofensywna, natomiast no ławkę bym wzmocnił, bo ten Bakis to śmiesznie to wygląda, szczerze mówiąc. Kariera trwałaby dalej, ale proszę bardzo, zwolnienie, no i to zwolnienie kończy tę karierę i generalnie nie udało się wygrać nic z tego, co dobrze widzę, także za osiągnięcia daje 1, no bo nic nie wygrał, no więc ciężko dać tutaj więcej. Postęp, no postęp już jest większy, generalnie za 80, no mógłbym dać 2, ale kurde, przy fasole mu, 1, koniec, nie? Nic za ciebie nie mam, Offi, ale no musi się bawić pierwsza 1, także 1 za osiągnięcia, za realizm damy tutaj 2, damy 2, albo damy 2,5, bo kogoś tam strzelał. 2,5 za realizm i za progres. No progres jest duży, skład jest naprawdę mega mocny. W bodajże 3 sezony dotarł do europejskich pucharów. Za progres damy tutaj 5. Trzecia kariera to kariera Bayernu i nie chodzi tutaj o klub, no kolega ma taki nick, nie wiem dlaczego, pytajcie o genezę jego, w każdym razie jest to kariera nie Bayernem, lecz Realem Valladolid. Skład początkowy macie w takiej formie, no bo kolega nie wysłał, więc po prostu wysłałem skład początkowy z Sofify.
Jak widzicie, Bayern pisze, jak to brzmi, że zajął trzecie miejsce w pierwszym sezonie, no i awansował po barażach, więc już w drugim sezonie był w La Lidze. Czemu wysłałem tego screena tutaj? No bo nie wysłał screena z pierwszego sezonu, więc przekazałem to w ten sposób. No i proszę bardzo, transfery już w La Lidze. Mączu odchodzi za dużą kasę do Atletico. Atletico, nie, Atletico, dobrze powiedziałem. Fajnie, to jest fajny transfer i to pozwoliło sfinalizować transfery Zalewskiego, Onyeki oraz kilku innych mniej znaczących graczy. Do tego odszedł Kennedy, no i tutaj jeszcze kilka innych mniej znaczących transferów. Generalnie uważam, że finansowo te transfery jako tako się spinają. W sensie to nadal jest dużo wydanej kasy jak na Beniaminka, ale też ta sprzedaż Mączu mogła to sfinalizować, w sensie pozwolić to sfinalizować. Natomiast i tak uważam, że Zalewski no raczej do Valladolid by się nie wybrał, ale nie jest to jakieś ultra hiperrealistyczne patrząc na kwoty. Patrzymy dalej, 11 miejsce w La Liga, jest to wynik całkiem ok jak na Beniaminka. Puchar udało się wygrać, to jest mega, mega sukces jak na Beniaminka, La Liga. No i zobaczmy tutaj wartości zawodników, a także statystyki. No Osman Bukhari, czyli bodajże wzięty z wolnych, wiem, bo też go brałem rok temu, no zrobił naprawdę fajne liczby, to sam Osmaić, to sam Amalach, Sylla, no i Zalewski nawet sobie poradził, no nie ukrywam, no i Zalewski jest też najwięcej wartym zawodnikiem tutaj, także też props dla Polaka. No i właśnie, transfery na kolejny sezon, mamy przede wszystkim ruch przychodzący Otavio za 35 baniek, dużo wydanej kasy, natomiast odejścia też są, ale dużo mniejsze. No i właśnie, jeszcze po prawej idziemy, że jakiś Pereira i Agu przyszli. Małe transfery, natomiast no, na tym Otavio trzeba się skupić, bo to jest kupa wydanej kasy. No i raczej tego nie udało się jakoś wyrównać sprzedażami. W Lidze Europy 1/8 finału, porażka z Arsenalem, trudny przeciwnik, natomiast dalej ćwierćfinał Pucharu. Z Realem Madryt tutaj odpadł niestety Bayern, w sensie Bayern, że użytkownik Bayern, a nick taki ma, a klub Valladolid, rozumiecie? I Valladolid w kolejnym sezonie 5 miejsce w La Liga, dobry wynik. No i skład wygląda dosyć mocno, aczkolwiek są dosyć duże dysproporcje, bo na przykład ten Zalewski 8-3, a na bramce 7-4 netto, także no dysproporcje są, aczkolwiek dlatego też wydaje mi się, że warto byłoby na przykład wzmocnić kilka pozycji z słabszymi zawodnikami, a nie jedną właśnie o tym Otavio. No ale co kto woli. Patrzymy dalej i mamy osiągnięcia. To już jest koniec kariery. Dzisiejsze kariery są mega krótkie, ale takie też dostałem, więc takie też używam. No i raz Copa del Rey, 1/8 Ligi Europy i 5 miejsce w La Liga, także no osiągnięcia są, ale nie są jakieś wielkie, nie ukrywajmy. Te Copa del Rey trochę ratuje, dlatego daję 2. Za progres, kurczę blade, za progres. Czy progres jest większy niż w ostatniej karierze Saragosy? Na pewno skład jest gorszy. No a osiągnięcia, no kurczę, no troszkę lepsze, aczkolwiek wiecie, te Copa del Rey to nie jest nie wiadomo co. Za progres, za postęp damy 4,5. Dlaczego nie więcej? No bo ten skład nie jest jakiś potężny. W sumie dajmy 4. Przez to, że skład jest nie jakiś taki wybitny jak ten Saragosy, no to damy 4. I realizm, kurczę, realizm... No tak podchodzę do tego dosyć lekko, jakoś mega, mega mi tutaj, no ten Otavio jedynie, że szkoda, że nikt nie odszedł, bo tak byłaby wyższa cena. No a tak, damy sobie 3,5, myślę, że realizm 3,5, gdyby kogoś sprzedał jeszcze za, nie wiem, 15 baniek, to byłaby wyższa cena, ale realizm daje 3,5. Ostatnia kariera, ta już będzie dłuższa, więc trzeba będzie przelecieć ją troszkę szybciej. Macio wysłał karierę Palermo i już od razu mówię, że może być tutaj ciekawie, bo Macio robi ciekawe kariery. Skład początkowy, proszę bardzo, chyba po jakichś transferach. Juniorzy, jak widzicie, są spektakularni. Tutaj Macio zadbał, żeby Palermo miał juniorów, Palermo się z tym kojarzy, no i tak też jest u niego. No i właśnie, pierwsze miejsce w Serie B, także udało się awansować bezpośrednio i transfery bodajże już w drugim sezonie. Są odejścia, to jest ważne, Macio zawsze zwraca na to uwagę. Są odejścia zarobione ponad 30 baniek, a są też transfery przychodzące. Ordones, a także Domina. Do tego, jak widzicie, kolejne odejścia, ale też kolejne przyjścia. No macie wszystko na ekranie. Ja tutaj nie będę każdego po kolei czytać, ale naprawdę sporo kasy zarobione i za to szacun, duża przebudowa. Jeszcze jeden transfery. No dobra, ale to już mniej ważne. Tak, to były transfery z pierwszego sezonu, bo tutaj macie Kaczenkę też z pierwszego sezonu. Jak widzicie, Pirlo chyba jest trenerem, także no fajnie, że macie wysłał Kaczenkę.
bo to naprawdę fajnie zawsze się ogląda. No i patrzymy dalej, skład na drugi sezon, tak jest, więc tamte transfery były na 100% z pierwszego sezonu. Moder, Jakub Moder, a także Bartgi, nie wiem jak to się czyta, ale wiecie o kogo chodzi, ten Wonderkid z Kopenhagi bodajże. Są nowe twarze, do tego Doyle, no i naprawdę w składzie wygląda dużo, dużo mocniej. Wypożyczeń sporo, między innymi właśnie ten Bartgi z Realu, myślę, że całkiem spoko wypożyczenie. Do tego Calvin Phillips, no to mi trochę nie gra, przyznam, to mi nie gra. Tak samo ten Doyle z Anglii, kurczę, tak średnio, ale ten Phillips zwłaszcza. Ogółem to nagrywając ten odcinek, totalnie zapomniałem, że Palermo, tak jak Manchester City, należy do City Football Group, także no tutaj myślę, że to narzekanie z mojej strony jest troszkę mniej uzasadnione, no bo to są transfery w klubach tego samego właściciela, więc myślę, że będę chciał leciutko podnieść ocenę za realizm, która pewnie będzie obniżona. Są też transfery odchodzące, trochę kasy zarobionej, więc na plus oczywiście. No i jeszcze właśnie przyszedł Robertson, przyszedł oczywiście też Jakub Moder, dużo deali z Manchesterem City. Statystyki, Iden Kunda, no naprawdę doskonały sezon, to samo pas, to samo Subiabre, Bardghi, Moder naprawdę świetnie, no ale ten Ira Kunda jak się rozwijał, zobaczcie, naprawdę niesamowite. Pierwszy sezon w Serie A, 10 miejsce, całkiem okej. Okay. Kolejne transfery, duża sprzedaż do Atletico, za 50 baniek to chodzi Ordones, no i przychodzi Zalewski, wykup Doyla. No i parę mniej istotnych transferów po prawej stronie. Znowu wypożyczony Nico Paz, znowu wypożyczony Bardghi, no i właśnie wolny transfer Lengleta. No i skład naprawdę mocny. Tutaj trzeba faktycznie powiedzieć, że duży progres. Iren Kunda naprawdę rozwija się niesamowicie. Jedyne co bym powiedział, to mega słaba ławka rezerwowych. 1/8 finału to jest wynik w pucharze. Następnie w Serie A 5 miejsce. Szkoda, był potencjał na top 4. No i skład Iren Kunda, co za szef. No nie no, z takim składem to myślę, że top 4 dało się zrobić. Do tego Dybala, zobaczcie, przyszedł Calafiori, ten bramkarz francuski bodajże, niesamowicie się rozwija. No i właśnie, transfery Dybala, 33 lata za 60 baniek przyszedł, Calafiori za 30 milionów, to jest dosyć wczesna kariera, więc Calafiori był jeszcze stosunkowo słabszy w tej karierze. Fosu Mensah odchodzi, Kozłowski przychodzi, Robertson odchodzi, Gutierrez odchodzi, także transfery odchodzące też są. No i ponownie ten Iren Kunda, no niesamowity zawodnik, serio, Dybala też dobry sezon. No i Palermo wygrywa Serie A, udało się, ale oprócz Serie A zgarniają puchar. No i na tym się kończy, bo niestety w Lidze Europy przegrali z Bilbao w półfinale. Ponownie kacnęka, wysyłajcie te kacnęki, serio, to bardzo fajnie wygląda na filmach, także wysyłajcie, bo fajnie jak to właśnie przedstawiam. No i proszę bardzo, champion, także udało się, fajny różowy bus. No i osiągnięcia Macia, raz Serie B, raz Coppa Italia, raz Serie A i półfinał Ligi Europy. Dało się osiągnąć więcej, natomiast no i tak myślę, że całkiem spoko osiągnięcia. I jak oceniam osiągnięcia? Myślę, że dam tutaj czwóreczkę, albo 3,5, dam, chociaż może, dobra, niech ma czwórkę. Progres, no myślę, że tutaj zasłużył na piąteczkę. No a realizm damy sobie, kurczę, blady, nie pamiętam, co nie ma poprzedniej kariery. Troszkę może potem odejść brakowało. Damy sobie, myślę, że 4, niech ma. A więc za tego faila z Manchesterem City daję 4,5 Maciowi. No i to na tyle dzisiaj. Generalnie nie bierz się na serio jakoś mega tych ocen, bo ja tego nie analizuję, oceniam na szybko. To naprawdę nie ma większej przekminy. Nie porównujcie tych ocen do ocen z poprzedniego odcinka, bo serio, tu nie ma większej analizy. Także weźcie to pod uwagę i to na tyle dzisiaj. Siemano. A, no i oczywiście przypominam o Instant Gaming, mojego reflinka macie w opisie. Wspieracie kanał w ten sposób, wystarczy, że po prostu klikniecie ten reflink, wejdziecie przez niego, kupicie jakąś gierkę, jakąkolwiek i to będzie dla mnie duże wsparcie.